Tu mi się rozerwało, to przepraszam bardzo. Przed wami produkty firmy z tradycjami. 75 lat tradycji. I dzisiaj, jeszcze w 2020, mamy to! Słuchawki bezprzewodowe. Miały być 4 pary słuchawek bezprzewodowych, ale niestety nie było tańszej wersji nauszных słuchawek bezprzewodowych, dlatego mam te droższe. To są tańsze douszne słuchawki bezprzewodowe, to są droższe douszne słuchawki bezprzewodowe, a to jest głośnik, który dostałem zamiast tańszych naucznych słuchawek bezprzewodowych, który jest droższy w sumie od tańszych naucznych. Są 3 pary słuchawek oraz głośnik. I żeby nie było, że wam tutaj kłamię o tej tradycji. Historia tonsila jest długa i zawiła, no w końcu 75 lat. W skrócie wyglądało to tak, że aż do 90 roku, od 45, było to przedsiębiorstwo państwowe, które z uwagi na ustrój panujący w Polsce nie miało zbyt dużej konkurencji. Więc można było powiedzieć, że ich produkty były najlepsze, bo były jedyne. Kolumny głośnikowe, tonsil, altus, to było coś. Nawet w latach 90, kiedy ustrój się zmienił, a przedsiębiorstwo tonsil przestało być państwowe, no to na rynku były jakieś jamniki, wieże, JVC czy inne umiarkowanie dobrej jakości, nadal te altusy grały świetnie. No i z tego też powodu ojcowie w wielu przypadkach, a też tacy, którzy nie mają jeszcze dzieci, ale pamiętają nadal altusy, mówią, to były głośniki, to były te najlepsze głośniki. Bo nadal nie mieli zbyt dużego porównania. Później ze spółce wiodło się coraz gorzej, w pewnym momencie doszło do likwidacji i w 2012, czyli właściwie w czasach współczesnych, Wrześniewski, bo firma od początku mieściła się we Wrześni, przedsiębiorca, odkupił prawa do marki Tonsil oraz bazę maszynową i dokumentację i dzięki temu te kolumny głośnikowe mógł nadal produkować. No i tu właściwie mógłbym postawić kropkę, gdyby nie fakt, że 2 miesiące temu zaczęliście do mnie pisać: Kuba, co sądzisz o tych nowych bezprzewodowych słuchawkach Tonsila? Słuchawki Tonsila? Nowe bezprzewodowe? No, chwilę się zastanowiłem, bo myślałem, że to pojedynczy przypadek, ale potem tych wiadomości zaczęło pojawiać się coraz więcej. No i w końcu zamówiłem wszystkie. I mam prawie wszystkie, ale to, że ten głośnik tutaj jest, też jest dobrze. Także mamy do czynienia z legendarną firmą, która nadal istnieje i to, że pan Sławomir, ten przedsiębiorca z Wrześni, obecnie prezes Tonsila, postanowił doprowadzić do tego, że firma nie upadła, no to jest godne pochwały. Natomiast dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te słuchawki i ten głośnik są w stanie równać się z tym, co jest na rynku. W cenach niewielkich, 170 zł, 300 zł, 300 zł, 300 zł, ale też nie najniższych. Jak produkty firmy Tonsil, lub też jak niektórzy złośliwie mówią, obrędowane marką Tonsil, radzą sobie w 2020 i jak poradzą sobie w 2021 roku w porównaniu do tego, co oferują inni producenci na całym świecie. Zaczynamy od najtańszych dousznych słuchawek. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest jakość wykonania tego pudełka. To nie jest tak, że ono jest wykonane bardzo źle, ale obawiam się, że gdybym chciał je bardziej otworzyć, zresztą sami widzicie, co tutaj się dzieje, że gdybym chciał je bardziej otworzyć, to oczywiście nie jest żaden wielki zarzut, bo to nie pudełko ma grać, tylko słuchawki. Natomiast wydaje mi się, że te pierwsze wrażenia są ważne i nawet w tanich słuchawkach, które kosztują 100 kilkadziesiąt złotych, to one decydują o tym, jak się odbiera te słuchawki, no bo umówmy się, takie słuchawki nie mogą grać jakoś wybitnie. Druga rzecz, która zwraca uwagę, to jest kształt tych słuchawek. Ta część jest wielka, jest bardzo duża i nie będzie do każdego ucha pasować, a nawet do takiego w miarę normalnego ucha, ja uważam, że mam całkiem uniwersalne ucho, no to naprawdę czasem trudno dobrze umieścić tę słuchawkę, bo tu jest właściwie to i później już taka płaska ściana. To jest zupełnie inaczej niż w przypadku droższych słuchawek Tonsila, które jednak są jakoś wyprofilowane. Porównajcie sobie to. Kształt czarny jest zdecydowanie bardziej uniwersalny. Tutaj albo masz ucho, do którego ta słuchawka pasuje, albo nie. No i tutaj może się pojawić pytanie, jak one brzmią. Mniej więcej jak pchełki od Xiaomi. Może tyle lepiej. Te brzmią zdecydowanie lepiej. No dobra, pudełko, to wieczko. Jest moim zdaniem tak samo niepewne i robi tak samo niedobre wrażenie.
Ale to jest też normalne w tańszych słuchawkach. Chociaż mam w dłoni słuchawki, które kosztują 300 zł. I mają za sobą długą tradycję oraz aktywne wyciszanie szumów. Które moim zdaniem nie działa, a jednak jest. Sprawdziłem na kilku rodzajach szumu, samolotowego, autobusowego, pociągowego i jest. Tylko, że bardzo trudno zauważalny i myślę, że gdyby go nie było, to wiele by użytkownik nie stracił. Ale jest. Sterowanie. Dwa tapnięcia to jest odtwarzanie, pauza. Na obu słuchawkach działa to tak samo. Natomiast trzy tapnięcia to jest kolejny utwór. Raz, dwa, trzy. Kolejny utwór. Raz, dwa, trzy. Poprzedni utwór. Można też dotykowo aktywować asystenta głosowego, ale to nie jest ważne. Ważne jest, jak one brzmią. Postanowiłem porównać je do Beats Flexów, słuchawek, które kosztują 250 zł. Tutaj trzeba bardziej dopasować do ucha. No i niestety to porównanie wypada bardzo na niekorzyść Tonsili. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że słuchawki na takim pałąku z reguły grają lepiej niż takie prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, jak w tym przypadku. Tu jest zdecydowanie więcej szczegółów, no po prostu te słuchawki grają lepiej. I to grają lepiej dwa razy. No ale to generalnie są zaskakująco dobre słuchawki, jak za swoją cenę. To te słuchawki douszne niestety brzmią trochę jak przez ścianę. To jest ciężko opisać to uczucie. Ale to nie jest tak, że jakieś tam pasmo jest zawężone, coś jest obcięte. Po prostu to pasmo jest tak krzywe, jakby tam brakowało właśnie wszystkiego. To jest trochę tak, jakby słuchać właściwie muzyki no przez drzwi. One się mogą nadawać do rozmów, ale jeśli ktoś chce mieć przyjemność ze słuchania muzyki, to w ogóle nie jest ten kierunek. No dobra, Mieszko mówi, że takie słuchawki douszne to zawsze grają beznadziejnie, więc skupmy się na nausznych, które też mają przecież ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów, które są dość lekkie jak na słuchawki. To mi przypomina trochę te stare słuchawki Tonsila, które też były bardzo lekkie. Aczkolwiek nie można się super doczepić do wykonania. No jest to plastik, jak to w słuchawkach. Poza tym, jeżeli słuchawki są lekkie, no to bardziej powinno być to godne pochwały niż nagany. Pod tym względem te słuchawki wydają się być ok. Jeżeli natomiast chodzi o aktywną redukcję szumów, to ona jest zdecydowanie lepsza tutaj niż tutaj. No, właściwie trudno, żeby była gorsza niż tutaj, więc to jest żadne osiągnięcie, ale jeżeli odpalicie sobie, no bo zakładam, że samolotem się nigdzie nie wybieracie w najbliższych tygodniach, jeżeli odpalicie sobie szum samolotu i włączycie ANC w tych słuchawkach, to rzeczywiście usłyszycie tego szumu zdecydowanie mniej. Ale żebyście nie liczyli, że to was odetnie od płaczu dziecka, czy imprezy, którą zorganizował sąsiad, czy jakichś innych takich odgłosów z życia codziennego. Nie, to po prostu ułatwia podróż. I w takim aspekcie na ten noise cancelling należy patrzeć. Natomiast na brzmienie warto było popatrzeć oczami Mieszka. No nie są ciężkie. Ty mnie oszukałeś. Ty powiedziałeś, że znaczy ty mnie chciałeś przygotować na najgorsze. No. A one wcale nie są takie złe. No. Znaczy porównuję do tych Philipsów PH805BK. Nie? I to jest tak, że one mi się podobają tak do miasta. Ale te brzmią lepiej, mają trochę lepszą reprodukcję basów. Co ty gadasz? No posłuchaj sobie, to jest Philips. No bo ten twój Philips gra strasznie, no. A ile ten twój Philips kosztuje? No nie wiem, z 500. No to kosztuje 3. No co, no lepiej brzmią, no. Nie wiem, czy jest ten ANC tu działa, czy nie. Przełącz sobie, to zobacz. Jak włączysz tą aktywną redukcję szumu, to one się stają takie muliste, takie brzydkie. No i co? No musisz powiedzieć, co sądzisz o tych słuchawkach? One kosztują 300 i co? I uważam, że jak na 300 wygrają w porządku, brzmią zdecydowanie lepiej niż Philipsy. Różnica jest zauważalna już od pierwszego, że tak powiem, przesłuchania. Test mikrofonów. Tak brzmię, gadając do was z tańszych słuchawek Tonsila do kanałowych. I tak prawdopodobnie byście mnie słyszeli, gdybym do was zadzwonił. To tak brzmi z tych droższych słuchawek kanałowych Tonsila. I gdybym do was zadzwonił z takiego spokojnego miejsca jak to tak byście mnie usłyszeli. Jest różnica? Co? Z tych jest gorzej? Ale głupio. To jest bez sensu zupełnie. No dobra, to dziękuję bardzo. Na koniec ten produkt, czyli głośnik,
który, szczerze mówiąc, uważam, że jest najlepszy z całego tonsilowego towarzystwa bezprzewodowego i mam zamiar wam to udowodnić, chociaż wiadomo, że przez YouTube'a to usłyszycie tak. Nie rozumiem tylko, dlaczego tu jest pokrętło do sterowania głośnością i jednocześnie te przyciski też za to odpowiadają. Nie wiem, może jakby się ktoś nie mógł zdecydować, czym sterować. Jak słyszycie, bas jest całkiem przyzwoity. Teraz głośnik jest rozkręcony na niecałą połowę swoich możliwości. Bas idzie stąd. Specjalnie go rozkręciłem na maksa i trochę ściszyłem mikrofon, żebyście usłyszeli, że przy maksymalnej głośności nie trzeszczy. Jest porządnie zrobiony, w miarę, ale podsumujmy wszystko, co dzisiaj się tutaj pojawiło. Miałem pewne obawy, kiedy podchodziłem do tej recenzji, ponieważ wiem, że część Polaków zbyt optymistycznie podchodzi do produktów Tonsila tylko dlatego, że to jest legendarny Tonsil. Poza tym dostałem mnóstwo wiadomości od ludzi z Wrześni, że wow, nasza legendarna firma, mam nadzieję, że te produkty będą super. Ale z drugiej strony jest też część ludzi, która twierdzi, że to wszystko jest produkowane w Chinach, a Tonsil tylko sobie nadrukowuje tutaj swoją nazwę. I szczerze mówiąc, w 2020 to, że coś jest produkowane w Chinach, nie jest żadną ujmą. Jak ktoś nie produkuje w Chinach, to produkuje w Indiach czy Bangladeszu. I produkty chińskie są, wiecie zresztą sami, jakiej jakości. Często bardzo przyzwoite. Natomiast moim zadaniem jest odpowiedzenie wam na pytanie, czy warto na te produkty wydawać pieniądze. I o ile tutaj odpowiedź brzmi raczej nie, ponieważ w podobnych cenach, czasem niższych, są na rynku produkty, które brzmią lepiej, o tyle tutaj już nie jest to takie jednoznaczne. Mieszko ukochał te słuchawki. Ja chcę tylko przestrzec tych z was, którzy mogą odnieść takie niełatwe pierwsze wrażenia. Po prostu jak bierzecie te słuchawki w dłoń, to one wyglądają na tanie. To nie oznacza, że one się rozpadną natychmiast, czy że coś tu się połamie, tylko po prostu ten produkt wygląda na tani. On nie ma tutaj aktywnych pól do dotykania, do sterowania. Tu są po prostu trzy przyciski. No, czwarty to jest ANC. Jest wyjście na przewód, jest drugie wyjście do ładowania i właściwie to wszystko. Ale kiedy zakładacie je na łeb, to zapominacie o tym, że macie na głowie tanie słuchawki, bo okazuje się, że brzmią całkiem znośnie. Natomiast dla mnie hitem tego zestawienia jest głośnik, który jak za cenę, za którą można go kupić, gra głośno, gra czysto i właściwie trudno tutaj się do czegokolwiek przyczepić. Jednym słowem, całkiem niezły powrót Tonsila w tej części, a o tej części po prostu chwilowo zapomnijmy i na pewno będą kolejne wersje, które będą grały zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o te dwa produkty, mogę spokojnie powiedzieć, Tonsil, całkiem niezła robota. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sprzedam Philipsy za 300. Kosztowały ile? 500? No to okazja. Tonsile są w jakiejś case'ie, obudowie, czy nie ma? Nie. No to bez case'a. Philipsy bez case'a za 300. Kto bierze?